Prawda to założenie służące do osiągnięcia celu. Drugi filmik z tej serii trzech. To miało być coś o środowiskach. Nawet przygotowałem taką kartkę z notatkami, ale no, nie mam jej tutaj. Więc o co chodzi z tymi środowiskami? Bo pomyślałem, że ważne jest to, że no, należy się do różnych środowisk. Dla mnie no, to jest środowisko administratywistów, związane z pracą i też z moimi teoriami różnymi naukowymi, chociaż czasem wychodzę z tego w stronę, czy to nazwać teorii prawa, czy w stronę jakichś takich nawet socjologii, politologii, czy czegoś tam jeszcze innego, takich ogólnie mówiąc nauk społecznych. Więc jednak to środowisko administratywistów jest dla mnie punktem wyjścia. Mam tu z kim porozmawiać, nawet na te tematy właśnie socjologiczno-teoretyczne. A znowu z innych środowisk nie potrafię tak korzystać bezpośrednio od ludzi, raczej no, czytam książki, chociaż czasami może jednak z kimś tam pogadam, ale dużo mniej jednak niż z administratywistami, którzy są mi najbliżsi i zaliczam się do administratywistów. No ale są też inne środowiska, czyli już wchodzę na przykład w tematy sztuki. No, kiedyś bardzo ważne dla mnie było środowisko komiksowe. Nadal jakieś tam relacje mam i widzę, co ludzie robią, przynajmniej tak troszeczkę. No to kiedyś było to dla mnie właśnie ważne, żeby no, ktoś zobaczył mój komiks albo nawet skrytykował. No to takie środowisko. Co więcej, mogłem się od ludzi uczyć. Ktoś tam mi powiedział, że nawet wpłynąłem na jego twórczość, więc no, było to fajne i ważne dla mnie. Jakie jeszcze środowiska? No w sztukach walki, no. Ileś lat spędziłem trenując karate. Myślę, że też było to dla mnie ważne. I właśnie bycie no, karateką, poczucie tego. Inne sztuki walki, no to tak mniej, nie wchodziłem głęboko w nie. Kiedyś biegałem w grupie. Też było to dla mnie fajne, że biegałem z ludźmi, spotykaliśmy się co tydzień i no było to ciekawe. I zainteresowałem się tym. Myślę, że jeszcze wiele by się znalazło takich środowisk, w których się działa. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na środowisko twórców eksperymentalnych. Oczywiście to nie jest tak, że ja wszystkich znam, ale jednak to też nie jest tak, że jak są muzycy eksperymentalni, a gdzieś indziej są poeci eksperymentalni, a gdzieś indziej no nie wiem, ktoś tam jeszcze, tylko to się często pokrywa, że ktoś pisze na maszynie, eksperymentuje i też tworzy poezję dźwiękową, albo cała grupa przez jakiś czas tworzyła poezję dźwiękową, a teraz zajmują się jakimiś komputerowymi rzeczami, albo właśnie pisaniem bezznaczeniowym, chociaż niektórzy mówią, to im nie odpowiada i zajmują się właśnie komputerową grafiką, a inni powiedzmy bardziej idą jakąś tam matematykę albo no nie wiem, nie chcę powiedzieć poezja wizualna, ale powiedziałem to, czyli poezja dźwiękowa, poezja wizualna, ogólnie takie rzeczy związane z jakimiś zinami, ale to też nie wszyscy, z fotografią, z teorią jakichś tam intermediów, czy też nie musiałem tego słowa używać. Rozumiecie, o co mi chodzi? Środowisko ludzi, którzy szukają w twórczości. Czy to jest rzeźbienie, jakieś tam z plasteliny i robienie zdjęć, czy jakieś znajdowanie w minimalistycznych gestach pędzlem albo w jakichś tam ułożeniach liści czegoś poetyckiego, czy właśnie czegoś związanego z dźwiękiem. Więc te środowiska może nie w 100% się pokrywają, ale może w iluś procentach się pokrywają i ja to odbieram jako no, świat takich wspólnych znajomych. Oczywiście no, mam swój jakiś tam światek i właśnie to jest to środowisko, z którym też się artystycznie utożsamiam albo po prostu czuję, że do niego należę, chcę należeć do niego i to jest ważne. Więc dziękuję za uwagę.